jeszcze chwilę. I ruszyły! Prowadzi z opóźnieniem, wystartowała Czarćwifa, tam Kaszmir jest na czele, Toldo na drugiej pozycji, następnie Grajek, Don Debnik, Sedboro, dalej Zama i tam spory odstęp, Liretta na 1000 metrów, następnie Deco, odstęp Czarćwifa i na ostatniej pozycji Iwnianin. Na około 800 metrów Cawka galopuje bardzo mocno rozciągnięta, na około 800 metrów przed celownikiem na czele jest Kaszmir, Don Debnik jest na drugiej pozycji, na trzeciej Toldo, na czwartej Grajek, na piątej Sedboro, na szóstej Zama, na siódmej Liretta, na ósmej Deco, na dziewiątej Czarćwifa i na dziesiątej ostatniej pozycji w odstępie Iwnianin. Wyjście na końcową prostą, bardzo szeroko. I tutaj przy bandzie zarobił sporo Don Debnik, jest na pierwszej pozycji, Zama jest na drugiej, finiszuje Kaszmir, finiszuje Toldo, finiszuje Sedboro. 400 metrów przed celownikiem, konie finiszują ławą, a tu po zewnętrznym środkiem galupuje bardzo dobrze Grajek. Następnie Grajek, Toldo i Kaszmir, te trzy konie mają przewagę nad resztą stawki, na czele jest Grajek i to łatwo wygrywa ten wyścig, finiszuje doskonale, Grajek jest na pierwszej pozycji, na drugiej jest Kaszmir, na trzeciej jest Toldo i celownik, Grajek, Kaszmir, Toldo, następnie Sedboro, dalej Deco, Zama i reszta. Grajek wygrał, tak?